Norman Park to bez wątpienia jeden z najbardziej polaryzujących zawodników walczących na polskich arenach. Irlandczyk, niezależnie od organizacji rywala, budzi ogromne kontrowersje. Jest nietypowym przypadkiem, zawodowcem z mentalnością prawdziwego freaka. Dobrze, nie ma. Well, I know there's one lad that people don't want to, that people don't want to fight. They don't want to fight the Russian lad, you know. Magomedov. Yeah, and don't be surprised if you see me take him down. Believe me, I'm telling you. Okay. You're tired already. Okay. Blah blah blah. Zapraszam Cię na historię najbardziej niepokornego zawodnika, który walczył dla polskiej publiczności. Apelacyjnie mówię, że nie walczę z nim po raz trzeci już. Nie masz szans. Jest p***ą babą bez charakteru, p***ą i lampą szmatą. Ten film będzie nieco inny od poprzednich historii, z racji, że duża część walk z początku kariery Normana jest nie do odnalezienia. Będę musiał skrócić tą opowieść, skupiając się na jej najważniejszych rozdziałach. Będzie to materiał poświęcony głównie jego sportowej karierze, który przy okazji odpowie na pytanie, jak mocnym zawodnikiem jest Stormin. Zanim przejdę do filmu, szybkie podziękowania dla wspierających. Szczególne podziękowania dla Tomasza Nedew i Mateusza Króla za znaczące wsparcie, a także Demistoklesa, Karola Narbutowicza i wszystkich z Was, którzy zdecydowali się dołożyć cegiełkę do mojego rozwoju, wspierając mnie na Patronite czy stawiając mi kawę. Norman Park urodził się 22 grudnia 1986 roku w Bushmills. Jest to małe, urokliwe miasteczko w północnej Irlandii. Jako dziecko grał w piłkę nożną, tak jak większość chłopców jego wieku. Sportami walki zainteresował się dopiero jako nastolatek. Mając 16 lat zaczął trenować judo, a niedługo później zapasy. Warto wspomnieć, że ma czarny pas i udało mu się zostać mistrzem Irlandii w obu tych dyscyplinach. Gdy miał 20 lat udał się na salkę bokserską. Niedługo później postanowił rozpocząć przygodę w mieszanych sztukach walki. Jako czarny pas judo, mając też doświadczenie z zapasów, po kilku miesiącach treningów 12 marca 2006 roku stanął do walki z Gregiem Lograinem, którą przegrał już w pierwszej rundzie. Znacznie bardziej doświadczony zawodnik udusił go za pleców niecałe 2 minuty. Po tej porażce Norman postanowił dać sobie jednak trochę więcej czasu na poznanie nowej dyscypliny. Do klatki wrócił po ponad 2 latach, w znacznie lepszej dyspozycji. Irlandczyk zanotował serię 10 zwycięstw z rzędu. Wszystkie wygrane były przed czasem, aż 9 z nich skończyło się poddaniem. Od początku kariery cechowała go duża nieustępliwość w klatce. Szukał mocnych wymian, nie cofał się, był gotów na wojnę, ale widząc okazję potrafił dobrze zejść po nogi czy wykorzystać wycięcie i rzuty z judo. Miał dobrą kontrolę w parterze, był naprawdę niewygodnym zawodnikiem z dużą odpornością na ciosy. Jego serię zwycięstw zatrzymał dopiero Joseph Duffy 20 marca 2010 roku, poddając Normana duszeniem za pleców. Tu trzeba jednak zauważyć, że Park stoczył aż 10 pojedynków w ciągu 2 lat. Więc było to szaleńcze tempo prowadzenia kariery. Po przegranej Irlandczyk zrobił sobie roczną przerwę, po której po raz kolejny czekała go imponująca seria zwycięstw. 28 marca 2011 roku poddał gilotyną Iana Jonesa już w pierwszej rundzie. Następnie poddawał jeszcze 2-krotnie Toma Maguire'a i Dominika McConnella, a także rozbił ciosami w parterze Stewarta Daviesa. Norman walczy z odwrotnej pozycji. Większość walk toczył w kategorii lekkiej. Potrafił naprawdę dobrze wykorzystywać rzuty i wycięcia z judo w klatce. Miał też skuteczny ground and pound. Zwycięstwa doprowadziły go do walki o pas organizacji Cage Contender, którą stoczył 8 października 2011 roku. Po pełnym dystansie wygrał jednogłośną decyzją sędziów z Marcosem Nardini. Na marginesie była to jego pierwsza walka w karierze, która skończyła się na punkty. Muszę jednak wspomnieć, że jakość dotychczasowych rywali dawała dużo do życzenia. Znaczna część zawodników, z którymi Norman wygrywał, była po prostu średniej klasy. Po zdobyciu pasa Norman nie bronił tytułu. Zamiast tego stoczył jeszcze jeden zwycięski pojedynek w organizacji Immortal Fighting Championship, w którym pokonał Stevena Cola. I tu dochodzimy do kluczowego momentu w karierze Normana. Mistrzostwo Cage Contender i dobry rekord otworzyły przed Irlandczykiem drzwi do największej organizacji świata. Let's roll! I'll fight you!
Mowa tutaj oczywiście o UFC. Co prawda Norman nie trafił tam frontem. Musiał wejść tylnymi drzwiami poprzez program The Ultimate Fighter. Wziął udział w edycji The Smashes. Australia kontra Wielka Brytania. Dał się też poznać amerykańskiej publice ze swojego niepokornego i zaczepnego usposobienia. Doszło nawet do sytuacji wycieku informacji o przebiegu programu, w który prawdopodobnie zamieszany był Norman Park. Groziło mu za to wyrzucenie z programu. Wygrał swoje dwie pokazowe walki, pokonując na pełnym dystansie Richiego Waculik i Brendana Lougnane. W walkach dużo obalał, w parterze szukał łokci i mocnych uderzeń. Mimo solidnych rywali, starcia były zdecydowanie zdominowane przez Irlandczyka. Zwyciężył też finałową walkę na gali UFC organizowanej 14 grudnia 2012 roku, gdzie jednogłośną decyzją pokonał Colina Fletchera, zawodnika, z którym się zaprzyjaźnił w trakcie programu. Obaj byli podobnego usposobienia i mieli zbliżone poczucie humoru. W walce jednak nie mieli dla siebie litości, od razu ruszyli na wojnę. Jednak to Norman po raz kolejny udowodnił, że to właśnie on zasługuje na kontrakt i możliwość walki z najlepszymi. Kilkukrotnie skutecznie sprowadzał. Miał też swoje momenty w stójce, w których dochodził całymi kombinacjami ciosów. Była to kolejna walka pod szyldem UFC, w której nie przegrał nawet jednej rundy. Po tym zwycięstwie Norman podpisał kontrakt z organizacją. Words can't describe how I'm feeling right now, man. Well, you fought 9 rounds in the tournament, you didn't lose any of them. Ladies and gentlemen, Norman Park. Jose, Jose, Jose! 6 lipca 2013 roku na gali w Las Vegas Norman pokonał Japończyka Kazuki Tokudome na pełnym dystansie. Był to kolejny dobry występ Irlandczyka. Park trafiał mocnymi overhandami. Zanotował też kilka skutecznych sprowadzeń, które ostatecznie przypieczętowały jego zwycięstwo. The notorious Conor McGregor. I'm here in UFC Manchester giving my analysis on Norman Park. Good job. 26 października 2013 roku na gali w Manchesterze zmierzył się z Johnem Tackiem. Walkę komentował Conor, który był świeżo po zwycięstwie od Maxim Holloway. I już wtedy McGregor cieszył się olbrzymią popularnością, mimo że dla UFC stoczył dopiero dwie walki. Tu warto wspomnieć, że Conor i Norman znali się od kilku lat. Norman w przeszłości kilkukrotnie trenował z McGregorem. Sama walka była prowadzona na wysokim tempie. Norman wchodził w mocne wymiany, tak jak to ma w zwyczaju. Udało mu się też obalać. Po 3 rundach wygrał jednogłośną decyzją sędziów. 23 marca 2014 roku Norman zremisował z Brazylijczykiem Leonardo Santosem. Remis był decyzją większościową. Dwóch sędziów punktowało to starcie 28-28. Co ciekawe, trzeci arbiter punktował 29-27 na korzyść Brazylijczyka. 19 lipca 2014 roku Park stanął do walki z Japończykiem Noyuki Kotani. Była to walka na gali organizowanej w Dublinie, gdzie starciem wieczoru był pojedynek Conora z Diego Brandao. Tworząc ten materiał, doszedłem do wniosku, że Norman trochę ucierpiał przez erę Conora McGregora. Park miał świetną serię, dawał dobre walki, potrafił też zaczepiać swoich rywali czy prowokować na ważeniu. Mimo to nie stał się wyjątkowo popularny w organizacji czy nawet na wyspach. Conor przykuł całą uwagę kibiców, a Norman mimo dużego potencjału pozostawał w jego cieniu. Doszło nawet do małego spięcia pomiędzy Normanem a Conorem, które wynikało prawdopodobnie z wypowiedzi Parka o tym, że jego walka z Conorem byłaby prawdziwym hitem. Taki pojedynek sprzedałby minimum 80-tysięczny stadion. Nie znalazłem jednak dokładnych detali całej sytuacji. Po zwycięstwie nad Japończykiem, Norman wyzwał do walki Diego Sancheza. Legendę UFC, zawodnika, który w tamtym momencie był jeszcze w bardzo dobrej formie. Park liczył, że to zwycięstwo pozwoli mu w końcu wedrzeć się do najlepszej dziesiątki i rozpocząć wyścig o pas. Niestety, Irlandczyk nabawił się kontuzji kolana, a walka została odwołana. Norman został zestawiony z Jorge Masvidalem. Jednak tym razem to Jorge wypadł z walki z powodu kontuzji. Na jego miejsce wskoczył Gleison Tibau. Norman przed walką udzielił bardzo ciekawego wywiadu, w którym zapowiedział, że jeśli zwycięży w najbliższym starciu, chciałby zmierzyć się z Habibem, którego wszyscy wtedy unikali. I knew it was meant to fight Jorge Masvidal, which would have been a perfect fight. He got injured, so I got Tibau, which is even still a great opponent as well. You already know who you want next? Well, I know there's one lad that people don't want to fight. They don't want to fight the Russian lad. Magomedov? And don't be surprised if you see me take him down. Believe me, I'm telling you that he's going to take me down and control me, but I cannot see that happening at all. Gleison Tibau to jednak wyjątkowo duży i silny lekki. Nawet Habib miał z nim duży problem w przeszłości.
kości. Norman próbował wymieniać ciosy w stójce. Kilkukrotnie doszedł też dobrym kopnięciem do głowy czy brzucha rywala. Jednak to Tibau wypadł lepiej w tym starciu. Przegrana z Gleisonem przekreśliła możliwość walki z Habibem, a także znacząco oddaliła go od wyścigu o pas. 30 maja 2015 roku ponownie przegrał, ponownie z zawodnikiem z Brazylii, Francisco Trinaldo. Norman kilkukrotnie sprowadzał, ale to Trinaldo wypadł lepiej w oczach sędziów. Obie te przegrane były na punkty po jednogłośnej decyzji. 24 października na gali w Dublinie pokonał na pełnym dystansie Reza Madadi. Przed walką doszło do mocnego spięcia i przepychanek między zawodnikami. Całą sytuację zainicjował Szwed. Irlandczyk świetnie wypadł w stójce, uzupełniając występ o skuteczne obalenia. Tu warto wspomnieć, że początkowo planowanym rywalem dla Irlandczyka na tą galę był Gilbert Burns. Zdawało się, że wygrana przed własną publicznością ponownie otworzy serię zwycięstw przed parkiem. Tak się jednak nie stało. Norman przegrał w swojej kolejnej walce z Rustamem Kabilow, a UFC nie przedłużyło z nim kontraktu. Pojedynek z Rosjaninem był prawdziwą konfrontacją zapaśniczą. Mimo, że w pierwszej rundzie to Ruslan narzucił swoją grę, już w drugiej odsłonie Norman skutecznie wywrócił. Udało mu się nawet pod koniec rundy wpiąć za plecy rywala. Sędziowie punktowali to starcie jednak na korzyść Rosjanina, który wydawał się znacznie skuteczniejszy w swoich zapasach. Sam Habilov versus Storm in Norman Park. For him. Oh, that's a deep takedown from Norman Park and take legs. Very nice, good work behind the legs, takes the back. Tak skończyła się przygoda Irlandczyka w największej organizacji świata. Tu ponownie na chwilę wrócę do wątku Conora i relacji z Normanem. Znalazłem wywiad, w którym Irlandczyk wspominał, że McGregor pisał do niego po tej porażce, podnosząc go na duchu, sugerując, że ten niedługo wróci do formy. Pytał też Normana, czy ten nie chciałby pomóc przygotować mu się do drugiej walki z Diazem. Park był wtedy jednak koncesjowany, po raz kolejny miał problem z kolanem, dlatego musiał odmówić. 1 października 2016 roku Norman wrócił do klatki, tym razem wystąpił dla rosyjskiej organizacji ACB, dzisiaj znanej jako ACA. Po trzech rundach pokonał jednogłośną decyzją Andrew Fischera. Nie był to wyjątkowo widowiskowy pojedynek. Norman skupiał się głównie na sprowadzeniach i kontroli, bezpiecznie zbierając punkty. Szarżami w stójce otwierał sobie jedynie drogę do obaleń. Działanie Normana Parka znizu przez rękę popada. 24 lutego 2017 roku Norman dostał propozycję walki o pas kategorii lekkiej organizacji Bama. Jego rywalem został Paul Redmond. Stormin nie zrobił jednak limitu wagowego, przez co nie otrzymał tytułu, mimo że walkę wygrał. Norman Park stand. Redmond's looking for Bams here now. And Park responds by trying to tie him up, but we've noticed Norman Park had to tie him up once more. One of the big fully balanced. A lot of volume from Reds in there. I tu dochodzimy do kolejnego, kluczowego momentu w karierze Normana. Irlandczyk trafia do Polski i to od razu na największą galę w historii tego kraju. Swoją drogą, przygotowując się do tego filmu, trafiłem na rozmowę sprzed prawie 5 lat Normana z Taksi Złotówą, która wydaje mi się ciekawa. Pokazuje Irlandczyka od nieco luźniejszej strony. Norman wypowiadał się z dużym szacunkiem i uznaniem o Mariuszu Pudzianowskim. Jako nastolatek często oglądał jego występy w Strongmanie. Zawsze kibicował mu razem ze swoimi przyjaciółmi. We were like 14-15, we sit smoked little weed. We say, me and my friends sit together and we watch Strongman and they say, which guy you want to pick? Polish guy. This guy's just good everywhere. I don't think he's freak, he's not a freak fighter because and he fights strong fights. Not easy fights for him, so. Wracając jednak do KSW i jego debiutu, Irlandczyk zmierzył się z niepokonanym Mateuszem Gamrotem przed prawie 60 tysiącami kibiców. Już podczas ważenia Stormin wyprowadził Gamera z równowagi, popychając go i wykrzykując w jego stronę wyzwiska. Mateusz nie miał wcześniej do czynienia z zawodnikami pokroju Normana. Jego starcia przebiegały w sportowej atmosferze. Nowy scenariusz kompletnie zaskoczył Polaka. Samo starcie okazało się znacznie bardziej wyrównane niż ktokolwiek mógł się spodziewać. Mateusz znany jest z kapitalnych zapasów, a zejścia do jednej nogi są jego firmową techniką. Do dzisiaj jest to najskuteczniejsza forma obaleń w jego wykonaniu, nawet przeciwko zawodnikom w UFC. Tymczasem Norman bronił każdej kolejnej próby, instynktownie odrzucał biodra, nawet w momentach, gdy Gamer idealnie wchodził po nogę w tempo. Mało tego, to Irlandczykowi udało się położyć na plecach Mateusza. Gamer wspomina po latach, że była to walka, w której całkowicie stracił głowę, skupiając się na jednej technice, zamiast zmienić plan i stanąć do walki w stójce. Za sprawę honoru obrał sobie wywrócenie Irlandczyka. W walce doszło też do faulu. Norman twierdził, że Mateusz ugryzł go w palce.
Sędziowie jednogłośnie wytypowali pojedynek 29-28 dla Polaka. Jednak zarówno Norman, jak i duża część kibiców KSW nie zgadzała się z tym werdyktem, sugerując, że Stormin obnażył wszystkie braki Gamrota i to on lepiej wypadł w tym starciu. W obliczu tej sytuacji nie było innego wyjścia jak rewanż na najbliższej gali, szczególnie, że KSW 40 miało odbyć się w Dublinie. Walka była o pas, Normin nie wykonał jednak limitu wagowego. Irlandczyk wspomina, że po zakończeniu przygody z UFC przestał mu aż tak zależeć, dlatego nie pilnował się już tak w kwestii jedzenia i nie prowadził higienicznego stylu życia, imprezował i podjadał, dlatego ciężko było mu ścinać wagę. Norman dolał oliwy do ognia tego konfliktu słowami, że zarówno on, jak i polscy kibice wiedzą, że wygrał pierwsze starcie. Gamer z kolei twierdził, że w poprzedniej walce był w jednej z najgorszych dyspozycji w życiu, a i tak wystarczyło to, żeby zwyciężył z Irlandczykiem. Tym razem ma zamiar go kompletnie zdeklasować. Druga walka była całkowitym przeciwieństwem pierwszego starcia. Akcja działa się niemal wyłącznie w stójce. Obaj panowie nie zamierzali odpuszczać. Wymieniali ciosy na środku klatki i tu trzeba przyznać, że przewaga Mateusza była zdecydowana. Bił szybciej i celniej, bardzo szybko, rozbijając twarz Stormina. Doszło jednak do faulu i to nie jednego. Najpierw Gamer kopnął w krocze Normana, następnie dwukrotnie trafił go palcem w oko. Trzecie trafienie było na tyle mocne, że sędzia nie dopuścił do dalszej walki. I tu zaczęły się kontrowersje. Walkę ogłoszono jako non-contest, mimo że wszyscy spodziewali się dyskwalifikacji Gamrota z powodu trzech fauli. Norman podszedł do narożnika Polaka, gdzie wywiązała się kłótnia i przypychanka, zwieńczona uderzeniem Stormina przez Billmana, przyjaciela Mateusza. Spór, który miał zostać rozwiązany w klatce, nie tylko się wzmocnił, ale przeniósł też na dodatkowo osoby z otoczenia Gamera. Norman nie pozostawał dłużny, przy każdej możliwej okazji wbijał szpileczki w Gamera, Borysa i Billmana. Na swoim Facebooku wystosował nawet list gończy za Billmanem, obiecując nagrodę za wskazanie jego pobytu. Apelacyjnie mówię, że nie walczę z nim po raz trzeci już. Nie masz szans. Jest p***ą babą bez charakteru, k***a irlandzką szmatą. Hey. 14 kwietnia 2018 roku Norman wrócił do klatki KSW, tym razem mierząc się z Łukaszem Chlewickim, z którym wygrał na punkty po jednostronnym pojedynku. 9 czerwca 2018 roku zrobił sobie małą przerwę od KSW, walcząc dla organizacji Brave FC. W co-main evencie gali pokonał na pełnym dystansie Milesa Price'a. Był to czas, w którym Fenn chciał zakontraktować Normana. Nawet zapłacono mu pewną zaliczkę, co było później kością niezgody i powodem medialnych przepychanek między Normanem a Pawłem Jóźwiakiem. Norman, mimo zakończenia kontraktu z KSW, nie mógł toczyć walk w Polsce przez 12 miesięcy od wygaśnięcia umowy. Nie wiedział o tym, dlatego zgodził się zawalczyć dla Fenn z Jewtuszko. Zanim blokada wygasła, Norman dostał od KSW kolejną, jeszcze lepszą propozycję kontraktu i tym sposobem ponownie znalazł się w największej polskiej organizacji, co kompletnie rozcieczyło prezesa Fennu. 23 marca 2019 roku Irlandczyk stanął do walki z Borysem Mańkowskim. Był to kolejny wątek konfliktu Parky Gamrot. Mimo, że tym razem to przyjaciel Mateusza miał walczyć, między zawodnikami wrzało. Norman twierdzi, że został nawet zaatakowany przez Gamera. Walka odbyła się w wadze półśredniej. Sam Norman przyjął pozycję starcia na 4 tygodnie przed wydarzeniem. Norman, do you want to fight with Boris a 4 weeks time? Big week before, drink, party. Gamrot, I hate this guy, man. The day of the fight, we do presentation for KSW. Once I come out the back, hello, fake champion, Kulva. He kicked me on the leg and I said, hey, you little bitch, really? Get you one day. I will get you, you know I'm your danger, I'm your nemesis. Borys świetnie rozpoczął, narzucając bardzo wysokie tempo pojedynku. Był nieuchwytny, zadawał ogromną ilość ciosów, równocześnie unikając kontrataków Stormina. Pierwsza runda była całkowitą, stójkową deklasacją Irlandczyka. Jednak tak wysokie tempo ma zawsze efekt uboczny, jakim jest szybsze zmęczenie. Borys już w drugiej odsłonie zaczął słabnąć i zwalniać, co Norman zauważył i wykorzystał, kilkukrotnie trafiając pojedynczymi, mocnymi uderzeniami. Skutecznie też obalał. Po pełnym dystansie sędziowie punktowali zwycięstwo Normana, z czym z kolei również nie zgadzała się duża część kibiców, twierdząc, że w tej walce to ewidentnie Borys zwyciężył, a pierwsza runda powinna być liczona 10-8 na korzyść Polaka. Konflikt Normana z Gamrotem i jego obozem wciąż pozostawał nierozwiązany, a Irlandczyk co jakiś czas podgryzał Mateusza, choć wspominał, że do Borysa nie czuł nigdy tak negatywnych emocji. Nawet śledził jego podróże i filmy na kanale. 18 maja Norman stanął do walki z byłym mistrzem, Kornikiem Sowińskim.
I było to kolejne starcie, które zwyciężył dzięki swoim zapasom i skutecznym obaleniom. Trzeba przyznać, że polscy zawodnicy mieli ogromny problem z tym, żeby wywrócić Normana. Za to Irlandczykowi udawało się to niemal w każdej walce. Września 2019 roku Norman zmierzył się z Marcinem Wrzoskiem. Po 5-rundowej batalii jednogłośną decyzją zwyciężył Irlandczyk. Tu warto wspomnieć, że była to pierwsza walka w jego karierze na dystansie 5 rund. Wrzosek pokazał się naprawdę dobrze, mimo że wskoczył na ostatnią chwilę i już w pierwszej rundzie poważnie skontuzjował stopę. Norman ma synów, którzy znaczą dla niego bardzo dużo. Wątek prywatny jego osoby jest raczej pomijany przez media, ale słuchając jego wypowiedzi o dzieciach, można odnieść wrażenie, że jest dobrym ojcem, który poświęca im dużo uwagi. Zapytany przez Złotówę, jaki ma rytuał po walkach, odpowiedział, że dawniej na 3 tygodnie znikałby imprezować. Aktualnie woli zabrać syna na wycieczkę. Był to czas, w którym Mateusz Gamrot otwarcie sygnalizował już swoje zamiary odejścia do UFC. Musiał jednak wypełnić kontrakt KSW. Ciężko było bardziej medialną walkę niż trylogia z Normanem. Był to największy konflikt w historii sportowego MMA w Polsce, a 2 poprzednie starcia dalej pozostawiały dużo znaków zapytania. Potrzebne było ostateczne rozstrzygnięcie. 11 lipca 2020 roku doszło do walki. I tu trzeba oddać, że Mateusz Gamrot prezentował się fenomenalnie. Całkowicie zdeklasował Normana. Był szybszy, celniejszy, skuteczniejszy. Mówiąc szczerze, był to chyba najlepszy stójkowy występ Gamrota do dnia dzisiejszego. Irlandczyk był bezradny, mimo ogromnej wytrzymałości na ciosy. Nie był w stanie w żaden sposób odgryzać się Polakowi. Walka została przerwana przez lekarza w 3 rundzie z powodu ilości obrażeń Stormina. Po walce doszło do gestu pojednania. Był to ostatni pojedynek Normana dla organizacji KSW. Dalszą część jego historii pewnie większość z Was już zna. Norman trafił do fejmu, gdzie pokonał w boksie Cassiusza. Od kilku lat toczy walki dla polskich freakowych organizacji, pokonując zarówno zawodowców jak choćby Szulakowski czy ostatnio Sulęcki, ale też mierzy się z freakami pokroju Popka, Casio czy Szeligi. Już za kilka dni stanie do walki z Michałem Pasternakiem. Myślę, że Norman jest naprawdę mocnym zawodnikiem. Mam wrażenie, że w UFC trafił na bardzo zły okres czasu. Został całkowicie zasłonięty przez postać McGregora. Kilka ciekawszych pojedynków, które pozwoliłyby mu wejść do topki organizacji, zostało anulowanych. A samo jego zwolnienie było wyjątkowo szybkie, bo tak naprawdę przygodę z UFC skończył z dobrym, dodatnim rekordem w organizacji. Koniec z UFC był też pewnym punktem zwrotnym w jego karierze. On sam przyznał, że od tego czasu nie daje już z siebie tak dużo. Trudno więc dziwić się jego postawie i temu, że przez ostatnie lata decyduje się głównie na występy we freakach. Less 100%, because I'm not going to lie. When since my fight with UFC, when I finish UFC, I don't dedicate as much. You know, I just like, it's okay, I can still do it. Gdzie toczy łatwiejsze walki za większe pieniądze. Do tego kwestie zbijania wagi również nie są już problemem. A jego niepokorny styl bycia, trash talk, wyzwiska i przepychanki są odbierane jako atut, za który dostaje premię. W odróżnieniu od sportowych organizacji, gdzie granica takich działań bywa cienka i czasem zbyt śmiałe poczynanie czy wulgarność może wiązać się z karami, we freakach Norman czuje się jak pączek w maśle. Obserwując jego zachowanie, można odnieść wrażenie, że jest wręcz stworzony do takiej scenerii. Dajcie znać w komentarzu, jak wy oceniacie postać Normana, jego wpływ na polskie MMA. Bo co by o nim nie mówić, jego osoba miała realne przełożenie na tą dyscyplinę w naszym kraju.